Józefie, święty, stanowczy i zdecydowany w Bożych sprawach. O jakże świat potrzebuje dzisiaj takich mężczyzn, takich mężów, takich ojców, takich ludzi świętych, stanowczych i zdecydowanych w Bożych sprawach jasnych, klarownych, mających bardzo wyraźnie określony światopogląd, którzy doskonale wiedzą, gdzie jest źródło prawdy, a gdzie jest zło, którzy potrafią nazywać rzeczy po imieniu, nawet za cenę bycia odrzuconym, medialnie przekreślonym, niemodnym, nieatrakcyjnym, niepoprawnym politycznie. Och, jak dzisiaj świat pragnie takich ludzi. Tacy ludzie, którzy potrafią oddzielić ziarno od plew, zawsze są deficytowym towarem. Są bardzo poszukiwani w każdej epoce, w każdym czasie. Paradoksalnie są może niezbyt lubiani, bo, bo nie wszystkim może się podobać taki radykalizm ewangeliczny. Ale taki radykalizm ewangeliczny jest najlepszym lekarstwem na spolaryzowany świat, który ma wiele prawd, który szuka czasami szczęścia tam, gdzie go nie ma, na świat ludzi, którzy. Buszują w zbożu, którzy są gdzieś rozdarci. Bardzo często powracamy do takich ludzi, którzy mają jakby ten zdecydowany, jasny, niezmienny świat wartości, którzy też potrafią stanowczo nazwać zło złem, dobro dobrem, jak prymas tysiąclecia, którzy potrafią powiedzieć, non possumus, ale powiedzieć to z miłością, nie pozwalam. Co boskie oddaj Bogu, co cesarskie cesarzowi. Jasno rozróżnić. I tacy ludzie, którzy żyją prawdziwie Ewangelią i mają w sobie ten radykalizm, to on jest wyrazem także miłości do wszystkich ludzi. I nie dzieli ludzi na kainów i ablów, nie antagonizuje, nie krzywdzi nikogo. Wręcz przeciwnie, szuka zgody, jedności, harmonii. Wspólnoty. Właśnie po to zabiera głos, żeby tworzyć wspólnotę, żeby nikogo nie odcinać. Tak dużo dzisiaj postaw, które, że jedni narzucają drugim swoje, swoje zdanie. Jednak wypowiedzenie swojego zdania bez narzucania komuś swoich wartości, otwiera drzwi i powoduje, że ktoś może to przyjąć. I dzisiaj poszukiwani są tacy kaznodzieje, czy tacy ludzie, którzy potrafią głosić Ewangelię bez antagonizowania, bez dzielenia ludzi, bez szufladkowania, bez właśnie wskazywania ten kain, ten abel. Chciałoby się posłuchać katechezy wygłoszonej przez świętego Józefa, ale nie zostało nam to dane, a może. Jestem zbyt głuchy, bo chciałbym usłyszeć coś, co tak bardzo krzyczy, bo to, o czym mówię, te wszystkie wezwania z tej pięknej litanii, to jest piękna mowa świętego Józefa, który głosi nam orędzie, właśnie pełne miłości. Choć jest stanowczy i zdecydowany w Bożych sprawach, to to wcale nie umniejsza jego miłosierdzia. Właśnie ta stanowczość i zdecydowanie. Jest przejawem tego miłosierdzia. Taki jest właśnie Bóg, który potrafi mówić nam rzeczy bardzo trudne, ale nigdy nie narusza naszej godności, naszej wartości. I może dzisiaj właśnie jest dla nas jakaś wielka nauka, głoszona przez świętego Józefa, który mówi nam, że trzeba być stanowczym i zdecydowanym w Bożych sprawach. Jak Bóg, który umie powiedzieć to, co trudne, ale nigdy nie traci z horyzontu, Człowieka, jego godności, jego wartości. I mówi to dlatego, że pragnie tego człowieka ocalić. Święty Józefie, stanowczy i zdecydowany w Bożych sprawach, opiekuj się nami.